Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku The Hunter Call of the Wild znajdujemy się w drugim rezerwacie z podstawki, czyli jesteśmy w Ameryce, w USA i rezerwat Layton Lake District, Kraina Jezior. W poprzednim odcinku robiliśmy zadania poboczne. Między innymi zadanie poboczne zrobiliśmy, również zrobiliśmy dwa zadania fabularne i mój 15 diament na koncie, czyli niedźwiedź czarny legendarny, otrzymał dokładnie taka sama jak na diament miał mój niedźwiedź, czyli 22,80, miał do 23, także idealnie co ja będę 10 punktu i tutaj mnie wyrzuciło. Ja cały czas nawoływałem niedźwiedzia i niedźwiedź idzie w końcu. Kilka minut po północy na żurowisko mnie wyrzuciło, tak że tuż jeszcze przed wyjściem z domu nagram to dla was. Gdzieś go tu widziałem. Niedźwiedź szedł i musimy go upolować z łuku. Zadanie mamy od doka. Tylko strzał jeszcze nie zmieniłem. Gdzieś go kurka widziałem. Jak się przemieszczał. Jest. On będzie pił. No mam nadzieję, że przyjdzie. Bo inaczej będę musiał do niego się podpaść z łukiem. 167 metrów. Ja troszeczkę będzie. Chyba idzie. Od razu zmiana strzał, także tak jak mówię, mnie wyrzuciło. Także jeszcze może uda się nagrać, jeśli uda się z tym niedźwiedziem. Strzały z szerokim grotem, 600 grainów. Tu cały czas jelenie nawołują. I ta miejscówka mi się przypomniała, tutaj stoi na mosty podem, że tu na Mulaki było też jedno z fajniejszych miejsc. Zmiana strzały. No i w jakim celu tu przyładzisz, ej? Nie spłoszy ten misia, ale... Nie będę niego strzelać. Na razie. A co tu o tej połóże mulaki? Czy przepraszam, jelenie czarnogoniasto robią? Dwa samce. Ciekawe, gdzie ten mój miś? Gdzie jest mój misio? Co on na tej porze robił? Nie mam rodego pojęcia. A mój niedźwiedź? Kurka wam, gdzie jest mój niedźwiedź? Się pytam. Nie wiem, gdzieś w ciało. Strony poszedł? No nie. Gdzie jest? No nie miś. Kurde. I parował.
Nie, nie. Się ładnie wystawia, ale gdzie jest ten niedźwiedź, ja się pytam. Coś mi mignęło. Jest. 150 metrów. Strzały znowu muszę przystawić. Tu gdzieś, tak? I on się nie ruszy. Z miejsca. No nie. Chyba. Będzie dobry wiatr. Dobra, najpierw strzały. Odpowiednio trzeba założyć. Zejść. Że mulaki tu przyszły. Użyłem wprawdzie wabika, bo się samica odezwała, ale że tu przyjdzie całe stado. Zauważy, że ten niedźwiedź nie chce się ruszyć. Miejsca. Będziemy go. No będzie dobry wiatr, chociaż tyle dobrego, tylko on kurczę w tych trzcinach siedzi. Chyba, że tu gdzie odpoczynek może mulaki mają. Przepraszam, jelenie czarnogoniaste. Kto to wie? O Chryste. Może się zbogował ten misio, ale on chodzi, to nie sądzę. Żeby on się zbugował, nie? Przyszedł, że jest pory niby żerowania. Stanął se w wodzie. Jakby miał pić. Przecież wcześniej. Dziwne jego zachowanie. Mam nadzieję, że go nie spłoszę. Misia. Ustawiamy wszystko. Dobra. Teraz nie chcę. Coś się wydaje, że jego już tu może nie być. No Jesus.
No mulaków podobne te jelenie czarne ogoniaste, no. Cicho, ja nie po ciebie. Spierdzielać mnie stąd. Pytanie, czy on jeszcze jest, czy go nie będzie już. Jest. Skurczysyn, no. A to cwaniak jeden, misio. Misio cwany jest, on siedzi, widziałem go. Przynajmniej na te 40 metrów, jakby się udało podejść, to by było... Po 50 trochę zwykło się boję strzelać, jednak. Przy tym oku będą ciężkie strzały opadać szybciej. Ale on skubany nie chce się w żaden sposób ruszyć stamtąd. Tak jakby się kurczę się wmurował w te trzciny i będzie stał. 53 metry, dobra, jeszcze. Jeszcze z 10 metrów chociaż trzeba podejść, tak na 43, może sobie nie spierdzieluj tylko mnie. I te jelenie czarno-ogoniaste koło nas cały czas łażą. Jeszcze ze 2-3 metry. Żeby nie przedobrzysz tylko, bo to bardzo łatwo można przedobrzyć i będzie potem Lipton. 48 metrów. Chociaż ten dalmierz jeszcze jest zbagowany, także tylko nie po mnie. 51, no właśnie, cholera. Nocne podchody pod niedźwiedzia, kurnie, no. Jeszcze tutaj do 40 metrów zejść z dystansem. Przydałoby się... Dobra, stój. No dobra, trzeba próbować. Zaznaczyć nawet szlak by to. Metrów. No dobra, próbujemy. Dostał? Jakim kurde cudem. Teraz dostał, bo mu spada. Boże kochany. No, trochę daleko, jak za 40 metrów było. Dobrze, dostał. Może pierwsze strzały nie trafiłem. Na to wychodzi, że pierwsza strzała była nietrafiona. Dobra, ale mamy aktywowane zadanie od Doka? Mamy. Zabierz niedźwiedzia czarnego, który został polowany w nocy z łuku. Dzięki Bogu. O, skubany, no. To wychodzi, że pierwsza strzała była pudło, o dziwo, w pozycji stojącej chyba, jak już zbierał się do ucieczki, to pomału, jakby opadł, to już by zwiewał, bo już były informacje, że ucieka, także jak spadłby na cztery łapy, to momentalnie dałby dyla i dał dyla, ale jednak ta druga strzała
Już chyba było tak, chyba jak trzeba. Presja oczywiście jest mała, bo tripod i jeszcze do tego łuk, także delikatna. Aha, no tak, strzała opada, bo ja mierzyłem wyżej. Ja mierzyłem wyżej, mimo że dalmierz. Mimo że dalmierz, to on wtedy, jak stał na czterech łapach, to mu strzała przeleciała pod brzuchem. Teraz wszystko jasne. Teraz wszystko jasne jest. Tutaj używając tego łuku z tym najmocniejszym naciągiem, strzała ta ciężka z szerokim grotem 600 grainów, ona opada. Czyli trzeba mierzyć troszeczkę nad zwierzęciem. No, bo ja mierzyłem mniej więcej na wątrobę, a opadło na wnętrzności. 189 kg, 99 deko. Wszystko jasne. Bo przy tamtym łuku 65 chyba nie trzeba, ale przy tym to już chyba trzeba właśnie. Zadanie zaliczone. Szkoda, że niedźwiedzia popsułem, no ale co zrobić. 625. Bagna. To możemy się przenieść. Może uda się zrobić zdjęcie. Chcę. Sprawdzę, czy jeszcze ten łuk. Dazu. I tak. I nie wiem, czy nie wrócić do tego potem finalnie. Tak. Bo tu nie ma informacji, ale w tym co najmocniejszym, czyli uleciał mu 70 funtów. Zależność użytych strzał, niezwykle płaskie trajektorie oraz penetracje, które wystarczy do powolenia z bliskiej odległości bardzo dużej zwierzyny, takiej jak łoś, rudzin lub niedźwiedź czarny. Należy pamiętać, że z uwagi na mniejszą szczytową siłę naciągu wystrzeliwane z niego ciężkie strzały szybciej pewnie opadają, chyba miało być. Zobaczę, może do sklepie będzie ten cały opis. Zapomniałem o tym. Właśnie, wystrzeliwane z niego ciężkie strzały szybciej opadają. Dziwne, bo niby ma mniejszą szczytową siłę naciągu. Bo te dwa strzały były dobrze wymierzone. I to były strzał z 40 chyba kilku metrów. I kto wie, czy ja nie wrócę do tego łuku. No ale zobaczymy. Dlatego trzeba troszeczkę wyżej celować. Dlatego pierwsza strzała była spudłowana.
Ocelowałem na płuco, jak on stał, i strzała mu przeleciała dosłownie pod brzuchem misiowi. Nie wiem, czy zdążymy, ale misie żerują, także może uda się. Tym bardziej, że wiem, że niedźwiedzie na te jezioro przyłażą. Może bezpośrednio tu już się będę kierował. Co też ma za wodobój? Na pewno zająców i... O, Jesus. I niedźwiedzia. Ale myślę, dojdziemy tutaj i zakończymy ten odcinek do naszej ambony. Co mamy, namiot? O! Jest i misio. Jak tu przejść? To muszę być w jednym miejscu i jeszcze przed pracą na pewno zrobię live'a. Może już nie wyrzuci. Także ci się fajnie, bo 15 diament. Misio. Trophy ranking miał do 23, legendarny. A mój miał dokładnie tyle, ile potrzeba na diament, czyli 22,80. Waga misia 226,70 kg, także... Nie za tęgo, bo on jest do 290 maksymalna waga niedźwiedzia czarnego kilogramów. Ale to nic. Na legendarnego, którego wypoczyłem, tak jak wspominałem, na Alasce Grizzly'ego, jeśli się nie mylę, zabrakło mi na wodopoju do diamentu 0,2 punktu. Także bardzo fajnie, że się udało. Oczywiście wypchany misio jest. Tutaj sobie dojdziemy. Niedźwiedzie są w trakcie żerowania, także może przy ponownym wejściu do gry, który z nich się pojawi. Mam pierwszą 36, do rana jeszcze daleko, także... Mam nadzieję, że wam się podobało podchody pod niedźwiedziem. Miało być to na live, no ale wyrzuciło, to już nie chciałem na pół godziny live robić, także wyjdzie z tego odcinek. A ja będę wdzięczny za wasze lajeczki, za wasze łapki do góry. Będzie mi bardzo miło, także zalajkujcie. Również miły komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Zapraszam również do mojego Discorda. Link jest w opisie. Zobaczmy, to są ślady misia, czy nie? A jak? Przychodził tędy. Dobrze. Także tutaj zakończymy i w następnym odcinku, jeszcze dzisiaj przed pracą, spróbujemy zrobić zdjęcie niedźwiedziowi czarnemu następne. Także tyle z mojej strony, także zachęcam serdecznie do zostawienia łapeczki, zostawcie lajki do góry. Będę wdzięczny, miły komentarz, nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Zapraszam serdecznie do mojego Discorda, link jest w opisie. No i mam nadzieję, że mi się podobały te podchody pod tego niedźwiedzia.
A my sobie jeszcze sprawdzimy pewnie tamten łuk z naciągiem 65 funtów i z tymi ciężkimi strzałami, czy one będą opadać, czy nie. Bo jeśli nie, to pewnie sobie zamienię. Także tyle ode mnie. Do usłyszenia. Zapewnie około 40 minut. Pozdrawiam serdecznie. Duża zdrówka. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.